To nie przypadek, że krytycy, którzy uważają kompozycje Jesualda za dzieła niekompetentne i amatorskie, sami są zazwyczaj niekompetentnymi amatorami. Geniusz Jesualda uznał jeden z największych współczesnych kompozytorów. Strawiński tak bardzo podziwiał jego muzykę, że dwukrotnie odbył pielgrzymkę do Jesualdo, by zwiedzić jego zamek. Stworzył pomnik dla Jesualda w rocznicę jego śmierci i rozpisał na orkiestrę drugi madrygał z szóstej księgi pieśni Belta poi cheta senti. Kim pani jest? Co pani tu robi? Ja? Jestem Maria Davalos. Jestem reinkarnacją Marii Davalos. Należę do tego miejsca. Mój pokój jest na górze. Nasze kuchnie są na dole. Czy to była pieśń Karla Jesualda? Muzyka? Tak, on ją skomponował. Na krótko przed morderstwem. Nie chciał już mówić. Czynił tylko mroczne aluzje. Ostatnią rzecz powiedział mi jakieś 10 dni przed morderstwem. Powiedział: zabija tylko śmierć. Od tamtej pory nie było już żadnych odpowiedzi. Śpiewał tylko dziwne słowa. Chce pan posłuchać? Chwileczkę, to nie to. Proszę zaczekać. Tak. O piękna, kiedy cię nie ma, została mi tylko udręka. Wystarczy. Co to za dziwna muzyka? Czy może pani dać nam swój adres, numer telefonu? Chcielibyśmy się dowiedzieć o pani czegoś więcej. Ja? Mieszkam w niebie. Można mnie jednak znaleźć, latając helikopterem wokół żyrandola w La Scali. Jest tam mała loża w drugim rzędzie, obok kolumny. Cała wyściełana czerwonym adamaszkiem. Tam mieszkam. Diamo.
Chodźmy, Francesco. Cześć. A koń? Tu jest koń. Idziemy? Tak. Bez strzemion. Potem je założymy. Wiesz, co teraz zrobimy? Obejmiemy konia. Pokażemy, jaki jesteś dzielny. Pochyl się do przodu. Niżej, Francesco. Obejmij mocno konia. On cię kocha, prawda? A ty kochasz konia. No to jedziemy. Francesco, przejedziemy się trochę. Połóż głowę. Rozluźnij się, Francesco. Czujesz, jaki koń jest gorący? Jest miękki, prawda? Koń jest miękki. Jest ciepły i miękki. Świetnie, Francesco. Czujesz wszystkie ruchy konia.